Ej, ale to jest... W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej odbyła się czwarta edycja konkursu Grabo Roboty. W zmaganiach starły się drużyny uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Brzozów. Już piąty rok w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej prowadzimy innowację edukacyjną związaną z robotyką. Efektem tej innowacji jest właśnie konkurs Grabo Roboty, którego już jest czwarta edycja tutaj u nas w szkole. Konkurs ogólnie wspiera podstawowe kompetencje kluczowe dzieci, czyli pracę w grupie, programowanie, logiczne myślenie i szereg innych umiejętności matematycznych, fizycznych, technicznych. Dzieci od samego początku są chętne takim zajęciom jak robotyka, natomiast no, nie każdy przetrwa na tym, ale mając przynajmniej 10% tych uczniów, którzy nadal będą kontynuować tą drogę, kształcimy niejako młodych, małych inżynierów. Od czwartej klasy zaczynamy w roboty. W sumie to nasz pan od informatyki nas wciągnął w to. Też jesteśmy bardzo dobre z matematyki, tak samo i z informatyki. Lubimy programować i innymi rzeczami, takimi właśnie matematycznymi się zajmować. Pan dyrektor głównie nas właśnie motywuje. Mamy zajęcia co tydzień, dwa razy w tygodniu, też zależy jak się zdarza. Przychodzimy, wykonujemy to, co mamy zrobić na zadanie, no i staramy się, żeby to było jak najlepsze po prostu i chcemy być po prostu najlepsze w tym. Najtrudniejsze jest przede wszystkim może też samo ustawienie tego robota, ale też, żeby program był dobry, żeby było, to musi być do centymetra wymierzone wszystko, więc to jest takie trudne. Nasza przygoda zaczęła się podczas, gdy Konrad na lekcji, pan się go spytał, czy chciałby chodzić. I Konrad przyszedł do mnie i mnie się spytał, czy chcemy chodzić. No to postanowiłem, że okej, no i zaczęliśmy tak chodzić. I co wam się w tym spodobało, że zostaliście w tym, że już konstruujecie i bierzecie udział w robotach? Trzeba dużo myśleć. A ja lubię też klocki Lego układać, to też jest plus. A ja programować. No i tak mamy drużynę. Najtrudniejsze? Programowanie. Programowanie, ale czasami... Tak, myślenie, bo mogą czasami nie wyjść nasze programowania. Chodzę na zajęcia i tak od małego się trochę interesowałem robotami, ale no na początku to nie, ale jakiś rok temu już tak bardziej zacząłem. Moja pasja zaczęła się odkąd kolega powiedział, że można się zapisać na takie zajęcia i porozmawialiśmy chwilę i tata nas zapisał i tak się zaczęło to. Frajda to, że można dobrze się bawić, można na przykład zrobić walki robotów, można bardziej się poznać w trakcie na przykład budowania robota czy programowania. Jest to już czwarta edycja tego konkursu i widać duże zainteresowanie wśród młodzieży. I zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przygotowują przepiękne te roboty oraz wykazują się dużą wiedzą. Robotyka jest przyszłością i na pewno ta wiedza, te umiejętności młodzi ludzie wykorzystają w przyszłości. Musimy pamiętać, że mieszkamy na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu jest Dolina Lotnicza, która zrzesza ponad 200 różnych firm z sektoru lotnictwa. Głównie są to firmy lotnicze z bardzo zaawansowaną technologią, także ci młodzi ludzie mają naprawdę możliwości rozwoju, naprawdę tutaj warto również tą robotyką się zajmować, tym bardziej, że przemysł, no jest automatyzacja przemysłu bardzo szeroko rozwijana, przemysł 4.0, także wszyscy zdajemy sobie sprawę, że robotyka jest na pewno przyszłością dla młodych ludzi, także również z tego powodu bardzo się cieszymy, że tyle dzieci, młodzieży tutaj w tych zawodach bierze udział i rozwija swoje kompetencje, które niewątpliwie na pewno z nich skorzystają i będą im potrzebne w przyszłości. Nie tylko robotyka jest w naszej gminie popularna, bowiem organizujemy zawody o charakterze sprawnościowym. Tutaj obecny pan prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego zainicjował piękną rzecz, a mianowicie był meeting lekkoatletyczny. W szkołach i także w przedszkolach
młodzież ma możliwość poznania tajników szachu. Przy szkołach powstały hale sportowe, także młodzież nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, ale także i po lekcjach ma możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu. W naszej gminie mamy zespół nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, z wyższym wykształceniem magisterskim, którzy rywalizują w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Powiatowy Związek Sportowy. Organizatorami wydarzenia były Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej oraz Stowarzyszenie Nasza Szkoła. Patronat nad konkursem objął burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, który dodatkowo wsparł jego organizację. Wkład w przygotowanie zawodów miały również Dolina Wiedzy, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina oraz UKS Mosir Brzozów.